Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Naluz. No dzisiaj jest coś nowego, bo właśnie tak pobrałem sobie The Binding of Isaac Rebirth. Tak, dobrze słyszycie, pobrałem, gdyż nie kupiłem go na Steamie, tylko wyszukałem na bardzo fajnej stronie takiej oferty za darmo i wszystko. Tak naprawdę mam dostępne oprócz po prostu osiągnięć steamowych, ale to nie jest w życiu najważniejsze. No, tak, w sumie jest to ta odświeżona wersja The Binding of Isaac. Jest tutaj nowa trochę oprawa graficzna, są nowe postacie, dużo nowych postaci, nowi przeciwnicy, nowe itemy, no dość dużo nowych rzeczy. No ja już tutaj trochę pograłem, bo tutaj też się zmieniło to, że są trzy takie jakby możliwe save'y. Ja gram na file 1, już mam tutaj jakąś dwa kawałki, jakieś mapy, nie wiem co to. Tak, tutaj mam swoje statystyki, nowy bieg. O, i tutaj rzeczą, która w sumie była w The Wrath of the Lamb, ale tutaj tego jest znacznie więcej, to są challenge. Jest tutaj chyba, z tego co ja wiem, 20 challenge. Udało mi się na razie przejść 2, ale myślę, że kiedyś w odcinku na luźno sobie może przejdę z wami jakiś challenge, albo chociaż spróbuję przejść jakiś challenge. Tak, endingi mam na razie chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak, 9 endingów. Tak jak widzicie, to jest tak trochę nie po kolei, bo mam ending 7, potem długo nic nie ma i jest ending 12. Wynika to z tego, że samą matkę udało mi się pokonać dopiero chyba 3 razy, ale za to 2 razy udało mi się pokonać Isaaca w katedrze i raz mi się udało pokonać szatana i z tego taka duża rozbieżność w tej liście, więc tak, a te głównie Isaaca i szatana pokonałem moją kochaną postacią, czyli Azazelem. Tak, jest to moja ulubiona postać, jak widzicie, można grać tutaj na poziomie normalnym i na hardzie, ja sobie będę grał na normalnym i tutaj w lewym górnym rogu jest taka karteczka, jakby taki symboli, co się już zabiło. Ja tutaj Azazelem zabiłem już Isaaca, matkę, serce matki i ta drugi krzyż to jest chyba szatan, mi się wydaje. No, innymi postaciami nic i tylko jeszcze Isaacem udało mi się pokonać serce matki, więc, znaczy matkę samą, więc tak to się prezentuje. Dzisiaj zagram sobie Isaaciem, a w następnej przejściu odcinku należy zagram sobie Azazelem, bo to jest moja ulubiona postać, ale na razie, żeby było tak jakoś bardziej sentymentalnie, to zagram Isaaciem. Tak, jak widzicie, oprawa graficzna nieco się zmieniła, jest taka bardziej 8-bitowa, postacie te są takie trochę bardziej... No, mi ta grafika osobiście się bardziej podoba. Nie wiem dlaczego, ale ona jest według mnie nawet ciekawsza niż ta poprzednia. Taka fajna, taka pikselkowata bardziej. Co to? HP up. Spoko. O, mamy Idlivs na głowie. No, ale ogólnie schematyka jest taka sama, mniej więcej. Tylko właśnie tutaj doszła katedra i jest jeszcze chyba jeden dwa światy jeszcze takie dodatkowe, The Chest i Dargroom. To są światy, które doszły w tej części i po prostu w nie można zagrać, jeśli się pokona 5 razy katedrę, to można odblokować The Chest, a jeśli się przejdzie 5 razy piekło, to można właśnie Dargroom sobie odblokować i później po przejściu Idlivs ci się odblokuje ten Dargroom. Ja tego jeszcze niestety nie mam, ale myślę, że w najbliższej przyszłości się to uda. No, jestem ogólnie bardzo pozytywnie zaskoczony, ten Isaac mi się bardzo podoba. I pierwszy boss, The Famine. O nie, on jest taki trochę zrąbany. O! Bomby! Bomby! Boom. Okej, okay. Hasbelaj! On jest trochę ciężkim bossem, jak na pierwszego, zwłaszcza jak jest taki niebieski, w ogóle te niebieskie są jakieś potworne. O nie, ja nie lubię, jak on szarżuje. Mógłbyś skończyć z tym szarżowaniem, bardzo cię proszę? Nie, lubię tego! O nie, i teraz ta niebieska głowa, ona jest potworna. Kurde, ja nie chcę zginąć na pierwszym bossie. W sumie nawet mi ten Isaac, uważam, jest dużo łatwiejszy niż ten poprzedni. Nie wiem, co w tym jest, ale jakoś to jest taki dużo ciekawszy.
Okej. Okay. Spoko. To jest ten The Last. Jak widzicie, też trochę podrasowany. O, jest skałka z X-em. Bym jej nie zauważył, ale i tak nie mam bomby niestety, kurde. O, jaka co to za pigła? Puberty. Szczerze mówiąc, nie wiem, co ona robi. Ale trudno. Okej, okay, te muszki już były. Te są oczywiście trochę bardziej podrasowane. Oczywiście na plus, bo dużo osób, z tego co słyszałem, krytykowało nowy design Isaaca, ale... Znaczy Isaaca w ogóle całej gry, ale mi ona się 100 razy bardziej podoba niż ta poprzednia. Ja po prostu lubię takie, bardziej takie pod 8-bitowe, takie, taką grafikę. Ona jest według mnie dużo ładniejsza. Jest taka bardziej, nie wiem, ciekawa. Płynna. Nie wiem, jakkolwiek to nazwiecie, to i tak mi się bardziej podoba niż ten poprzednia. Okej, okay, to jest nowy rodzaj przeciwników, jakieś pajączki dziwne. Skaczące i w ogóle. O, nie, a to są pajączki z długimi nogami, które są bardzo upierdliwe. Zostawić mnie. Ciężko jest zabić, tak. Ciężko jest zabić, bo są szybkie i strzelają jakimiś pociskami głupimi. Kurde, ogólnie ciężko z życiem. Ja już się przyzwyczaiłem do Azazyla, bo w sumie Azazylem najwięcej tych szatanów na razie zabiłem i tak dalej. A Isaaciem to tylko udało mi się raz dojść do serca matki, a te wszystkie inne endingi to Azazyl, bo Azazyl strzela brimstone'em. Czyli takim piekielnym promieniem, ale jak w następnej grze, odcinku na luźno kiedyś będę grał The Binding of Isaac Rebirth, to wtedy pokażę wam tą postać. No i postaram się wam pokazać wszystkie inne postacie. Co to jest? Mega Tears? Mam maksymalny damage, ale ten, szybkostrzelność mam, Tearsy mam słabe, ale Mega Tears? Ciekawe. Ciekawe, zdecydowanie bardzo ciekawe. O! No, nieźle. Monstro dużo życia odbiera. Monstro jest dość silną postacią. Dość silną. Tak jednym ciosem nie ma jak to zabierać 1/10 życia. Okej, okay, udało się monstro pokonać bez oberwania w sumie. Lock up. Tak, właśnie tutaj jest więcej tych jakichś statystyk dziwnych. Tutaj ten od samej góry z lewej to jest szybkostrzelność, niżej jest... Znaczy nie, szybkość, niżej jest szybkostrzelność, później jest damage, później jest zasięg. Tego jakiegoś meteorytu nie ogarniam, nie wiem co to jest. I ta koniczynka to jest właśnie ten luck, ten szczęście. Nie wiem, nie znam jeszcze, nie wiem co to jest ten Armageddon taki dziwny. I w sumie nie wiem czy się kiedyś dowiem. Muszę sobie w necie chyba spojrzeć. Może sobie wylosuję jakieś ładne serduszka. O, bomba! O, pieniążek! O, serduszko! Aha, bo mam teraz luck up i więcej rzeczy. Kolejne serduszko. Przyjemne, przyjemne, zdecydowanie przyjemne. Bomba. Piguła. Strzelę sobie pigułę. Range up, spoko. Zdecydowanie miła pigułka. Okej, okay, serduszko. Super. Świetnie. Ciekawe, ciekawe. Dużo miłych rzeczy, zdecydowanie. A ciekawe, ile mi się uda dojść w tej rozgrywce. Tutaj więcej czasu spędziłem na gadanie, wiem, ale no musiałem was jakoś zapoznać. Znaczy, jakoś opowiedzieć coś o tej grze, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, co to za część, ani nie słyszał nawet o Rebirth. Ale myślę, że większość osób raczej słyszała. Co to? Jezus, Fear Him? Co to jest? To jest ten taki ludek z takiej nowej postaci, The Hunt, ale co on ma tutaj do roboty ze mną, to ja nie wiem. A, chyba atakuje przeciwników. Spoczko. Lubię, znaczy nie narzekam, większy atak, znaczy większa pomoc atakowa się zawsze bardziej przyda. Kurde. Ja mam te mega tirsy.
Mega TSy są przydatne, tylko... Okej. Tylko słaby damage, znaczy słaba szybkostrzelność. O nie, Mega Fatty, to też jest nowy i bardzo obleśny boss. Bo żyga w ogóle jakimś gównem. A czemu on jest różowy? Kurde. On jest dziwny. On tylko ciągle pierdzi. Ale jest obleśny, nie lubię go. Ale jakoś chyba udało się bez większej straty życiowej. Tears plus shot speed up. O! To się przyda. Zdecydowanie. Jak mamy takie mega słabe tearsy. Uuu! Szatany! Jak widzicie, ten pokój szatana też się trochę zmienił, ale ja chyba nie chcę nic z tych gości brać. Znaczy to nie, tam chyba jeden gościu brał kasę za życie, ale na razie nie jest mi to za bardzo przydatne. Jak się ma lepszy, że tak powiem, status życiowy, to on jest dobry, ale jak nie, to lepiej go nie brać. Ja właśnie, i ta postać Azazel, którą jest moja ulubioną postacią, umie latać i to jest jego chyba w sumie jeden z największych atutów. Największym atutem jest to, że umie strzelać tym brimstone'em, a drugą największą zaletą jest to, że może latać. Se przelatuje gdzie chce i nic go praktycznie nie może dosięgnąć. Tylko że ma dość słaby zasięg, więc trzeba się trochę zbliżyć, jeśli chce się dobrze trafić. Dobra, gim. To są też jacyś nowi przeciwnicy. Telepilsy. Blast damage? Ale jestem ciekawy, do jakiego momentu uda mi się przejść. A, to jest ten mózg. Nie, to jest poison damage! A, że zatruwa! Spoczko. Nie, bo ja myślałam, że to jest ten taki dziwny mózg, który eksploduje, jak się go otworzy, czy, znaczy jak go się uruchomi. O. No, otwórzcie się, nie lubię tych przeciwników, bo oni się otwierają bardzo losowo. Jeszcze do dodatku chodzą. A, nie lubię jak... No dobra, szybciej gin. Jezus Maria, człowieku. No nareszcie. Dobra, idziemy na bossa i... O nie, Gardi, tylko nie on. Okej. O nie, tylko nie ty, muszku. Muszko, spadaj. Okej. Damage. Okej, udało mi się też bez większej straty życiowej. Jestem pozytywnie zaskoczony, bo raczej Gardy nie jest moją ulubioną postacią zdecydowanie. A co to? A, co to? Łupi łupa. A, to jest ciekawe. A, weźmiemy to. O nie! Kurde. Dobrze, że uciekłem. O, mamy Angel Room. Tak, Angel Roomy te są fajne. Flight plus HP up. Oh, możemy latać, jej! Tak, to jest full helpness. Tak, Angel Roomy są zawsze pozytywnymi pokojami. Znaczy pokojami. Jak widzicie, mam 14 minut i jestem już na końcu. Znaczy już jestem w Depths 1. Więc naprawdę, no mówię, The Binding of Isaac Rebirth jest dużo łatwiejszą według mnie częścią. Okej. Okay. Ale ten... Au. Ale ten flight jest super. O nie! A zapomniałem, że ja mogę się skryć w ogóle. Nie muszę się z nimi użerać. Okej, okay, Bigo. Ale to jest full helpness.
Ja lubię, ja kocham latać. No, Azazel ma to od początku, ale cieszę się, że w tym Angel Roomie było to, bo i jeszcze nie dosyć, że mam HP up, to jeszcze latanie, a latanie jest po prostu, no, jedną z najfajniejszych rzeczy ogólnie. Homing bombs? Co one robią? A, rozumiem. Oj, tam było czarne serduszko, kurde. Muszę po nie zawitać zaraz. Czarny serduszek. Co? Nie ma jak to zdobyć czarne serduszko i zaraz je stracić. Au. Dobra. Au. O, i w sumie mam klucz, mogę. Jest PhD. Better pills. I can see forever. To jest bardzo przydatne. O nie! No dlaczego greedy? Ale greedy jest ok, chociaż mam 50% off. Och, ale i tak nie lubię greedy'ego. Greedy jest czasami często upierdli. Co to jest? Dobra, ten pokój był dziwny. Ok, kolejny secret. Tutaj jak w The Wrath of the Lamp są możliwe dwa pokoje na jednym poziomie. Albo jeden. Bo to zależy w sumie od wielkości. Poziom, znaczy pomieszczenie z serduszkami zawsze się przyda. Okej, ciekawe gdzie jest boss. O nie, ich nie lubię, to są jakieś brzydkie głowy, które w ogóle mają jakieś dziwne. Dobra, nieważne. Nie! The Hermit, serio. Okej. Okej, mamy walkę z... Okej. Okej, czyli rozumiem, że to się... okej. To było dość szybkie. Ultimate Great Supernature. No to ciekawe. Curse of the Maze. Że nie mamy, że tak powiem, podanych itemów. Znaczy mamy, ale mamy jakby z takim hakiem, że nie możemy wiedzieć tak naprawdę, co to jest. To jest trochę wkurzające, bo teraz się człowiek weźmie zły, no to jest przerąbane. Auć. Czemu one tak piszczą dziwnie? Jezus Maria. Ten drinken... Dobra. Okej, dobrze, dobre jest to, że to może przelatuje przez kamienie. Okej. More drinken rooms. A mógłbyś go zabić? Dziękuję. Robo Baby 2.0. No to ciekawe. Ciekawe co to za Robo Baby. A to co? Jakiś prosiak. My life savings. Spoko. Aha! Dobra. Okej, już wiem, na czym ten robot polega i myślę, że się zaprzyjaźnimy. Okej, mam 19 minut i zaraz dojdę do matki. A w tamtym Isaacu musiałem chyba pół godziny, 35 minut, zanim doszedłem do matki. Więc tutaj ten czas jest jakoś... Nie wiem, może te poziomy są jakieś krótsze.
Nie mam pojęcia. Okej, teraz niszczymy złotą kupę, bo w złotej kupie zawsze są dobroci. Okej, ten robot trochę strzela tak na opak, na oślep, że tak powiem, ale... Ale ogólnie spoko. Spoko gostek. No, gin. Okej. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś będą. O nie! Okej, no robotsiku, pokaż się. Znaczy nie! Kurde, gin. O nie! No, świetnie! Dzięki! O nie! Czy tutaj jest jakieś pomieszczenie? Coś mi się wydaje, że nie przeżyję spotkania z matką. No, jest chociaż serduszko. No! Tak, dzięki, no! Ja się nie prosiłem, żeby iść do tamtego pokoju. Może mi powiedzieć ktoś czemu? Okej. Tak, to było przydatne. Okej, ja już, kurde, chodźmy do tego, bo... Dobra, to było dziwne. Hamalaj! No nie spadaj! Harmonina! No kurde! Oj, zyk! Okej. Matka. Matka, giń. Jest! Tak, tutaj jest takie specjalne pokoje zawsze po pokonaniu matki, gdzie są jakieś itemy różne, ale nie chcę mi tutaj wchodzić, bo ja mam mało życia, a tutaj jest chyba z 20 bossów do pokonania i coś, żebym z tym itemem tego nie przeżył. Okej. O! Daj mi serduszko. Proszę, serduszko. Serduszko, no. Ja chcę serduszko. No, tak, dzięki. Okej. Pierwszy raz chyba widzicie The Womb, bo w normalnym Isaacu nie pokazywałem wam The Womb, no bo tam nawet nie doszedłem, ale...
sumie nie. Mi się wydaje, że te tilsy są jednak chyba troszeczkę... O nie! Ile ich tu? Ej, ile ich tu? No przecież spokojnie. Jezus Maria, ile tych ile tych gości to było? Dobra, czekajcie. Rozwalę jakąś skałkę, zobaczymy czy... O matko. Tak, serduszka. Tak, tego zdecydowanie bardziej wolę, bo tamten chce ode mnie żyć, a mi życie są akurat bardzo potrzebne, więc sorki, dziecko. O! Przynajmniej wiem, gdzie jest boss. No dobra, no. No daj mi już tego. No. Deserda. Kurde. No daj mi tego deserda. Człowieku. Ty chyba chcesz mnie zdenerwować. Daj mi tego HP upa. Nie, on chyba naprawdę chce mnie zdenerwować. Nie, nie, ty, jeśli teraz mi nie dasz... Secrets? Aha! Ej, au, to mnie zraniło. O, jej, HP up. Dobra, teraz idę po tego. Po Angel Harda i... Może mi się nawet uda pokonać ten. O nie! A ja nic nie mówiłem o tym. Może mi się uda, może uda mi się pokonać serce matki na wizji. To by było coś niesamowitego. Bym wam w końcu pokazał, że nie jestem taki słaby, jak się wydawało na innych nagraniach. Mam 28 minut. Czyż teraz mam ten mapę z sekretami i... No to jest ciekawsze. No, tak, dzięki. No co za bulwers. No, bulwers. Jezus Maria. Co to ma być? Jestem zbulwersowany. No, no. W ogóle serce mi zwiększyło. Przecież miałem 7 pojemników na serduszka. A, znaczy 6, a teraz mam 7? What? Tak, dzięki. Moglibyście spadać. Dziękuję. Jezu, dajcie mi spokój! Serduszka. Serduszka. O, dobra. Chociaż mam to. To jest fajne dość. O nie. No! Dzięki! Ja pierdzielę.
Po co mi tyle pilsy? Nie! Okej. I found pi... No tak! Dzięki! Dzięki! Nigdzie tam nie idę. Itemy są może nawet i spoko, ale... Co z tego? It feels like... O, tak. Dziękuję. Dziękuję za te głąby. Okej, dzięki! Ta gra robi rzeczy, naprawdę wszystko na nagranie, żeby... Marzena. Kurde. Nie! No nie! Zaraz zginę. Tak. Ciekawe. Dzięki. O tak, dzięki! Bardzo dziękuję. Bardzo. Kurde. Co to ma być? Wiecie, że ja tego nigdy nie przeżyję. Jezus. Hej, jakim cudem... No tak, teraz będę szukał kurdy po całym pokoju. Tak. Ja mam jedno serduszko. Dzięki! Dobra. Tak, to było żałosne, ale chociaż mi się udało dojść do drugiego poziomu Dełąb. Tak czy siak, mam nadzieję, że ten odcinek z Let's Play na luźno z The Binding of Isaac Rebirth wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!